Shut up and sit down. Pokój i dobro. 13. niedziela zwykła roku C. Jesteśmy nadal w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 9, ale końcówka tego rozdziału rozpoczyna zupełnie nową sekcję Ewangelii. Sekcję, w której Pan Jezus bardzo jasno podejmuje decyzję, że skierowuje swoje oblicze i swoje kroki ku Jerozolimie. A więc idzie do Miasta Świętego i tam, jest już tego doskonale świadomy, czeka go osądzenie, odrzucenie, męka, śmierć, ale także zmartwychwstanie. Jesteśmy zatem na początku tej szczególnej drogi Chrystusa i na początku tej drogi zobaczymy też kilku naśladowców Pana Jezusa, którzy w pewien szczególny sposób będą chcieli się ustosunkować do tej okoliczności i możliwości pójścia za Nim. Jednak zanim sięgniemy do tego fragmentu Ewangelii, spójrzmy na pierwsze czytanie, jakie liturgia nam proponuje podczas tej niedzieli, a jest ono bardzo podobne do jednego z epizodów ewangelicznych, o jakim za chwilę powiemy. Mianowicie jesteśmy w 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, gdzie oto prorok Eliasz namaszcza na swojego następcę proroka Elizeusza. I rzeczywiście w tym samym rozdziale prorok Eliasz otrzymuje na górze Choreb, na tej samej górze, gdzie kilka wieków wcześniej Mojżesz otrzymał prawo. Oto prorok Eliasz spotyka Boga nie w wichurze, nie w trzęsieniu ziemi, ale w lekkim powiewie. I tam, kiedy spotyka Boga właśnie w tym szmerze łagodnego powiewu, Bóg zaleca mu pewne konkretne kroki i czynności do wykonania, między innymi namaszczenie na swojego następcę Elizeusza, jak za chwilę zobaczymy, ale także między innymi Bóg polecił mu, aby namaścił konkretnego człowieka na jednego z kolejnych królów Izraela. I zapytajmy konkretnie, kogo miał z polecenia Bożego, kogo miał namaścić Eliasz na króla Izraela? Może A. Jeroboama. Może B. Manassesa. A może C. Jehu. Na końcu się dowiemy. Spójrzmy tymczasem na ten fragment z pierwsze czytanie, jakie otrzymujemy. Jest to powołanie Elizeusza. Eliasz przychodzi do Elizeusza, który znajduje się w swojej codzienności, a więc orze pole przy 12 parach wołów. 12 par wołów, dość imponujący wynik, a więc z pewnością była to postać dość zamożna. Orał przy 12 parach wołów, Eliasz podszedł do niego, zarzucił na niego swój płaszcz, a więc w jakimś sensie dał mu to swoje, namaścił go na swojego następcę. I Elizeusz jednak prosi Eliasza, aby zanim pójdzie za nim jako za prorokiem, aby mógł wrócić i ucałować ojca i matkę, aby później mógł pójść za Eliaszem. Eliasz mu odpowiada, idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Po hebrajsku jest powiedziane, Lech szuf, czyli idź wróć, tak jakby tam i z powrotem, od razu, bardzo szybko idź wracaj, żeby nie czekać, bo potrzeba od razu pójść, potrzeba od razu wypełnić wolę Bożą, to powołanie, które otrzymuje powołanie prorockie, Elizeusz za Eliaszem, aby je wypełnić szybko. I wtedy rzeczywiście powrócił zaraz, wziął parę wołów, złożył na ofiarę, na jarzmie, ugotował ich mięso, dał ludziom, aby zjedli, następnie zabrał się i poszedł za Eliaszem, i stał się jego sługą. Widzimy tu szczególny moment powołania prorockiego. Jeden prorok powołuje na swojego następcę kolejnego proroka. Dokonuje się to w szczególnych okolicznościach. To, co jest ważne, Elizeusz nie czeka, ale niezwłocznie, tylko idzie na chwilę, aby się pożegnać ze swoimi i idzie za prorokiem, który go wzywa, po to, aby wolę Bożą wypełnić. W tym fragmencie, który czytamy, w tym fragmencie powołania proroka Elizeusza możemy zobaczyć pewne cechy szczególne wielu powołań. Celowo nie mówię wszystkich, bo Pan Bóg działa w różny sposób, ale możemy to jakoś podsumować czy zgrupować, zobaczyć trzy podstawowe cechy powołania. Pierwsza rzecz to to, że Pan Bóg działa za pośrednictwem czy za pomocą innych ludzi. Tutaj objawia Eliaszowi, żeby poszedł i namaścił na swojego następcę Elizeusza, co Eliasz czyni. Pewnie każdy, kto zastanawiał się nad swoim powołaniem, myślał nad wyborem jakiejś drogi życiowej, miał też jakiegoś towarzysza, kierownika duchowego, przyjaciela, jakiś autorytet, kogoś, kogo się pytał, kogo się radził, licząc na to, że ten człowiek też będzie mu pomagał, że ten człowiek, mając Ducha Bożego, w jakiś sposób pomoże mu i pokieruje. Czyli potrzeba drugiego człowieka i tak bardzo często działa
Pan Bóg poprzez drugiego, przy pomocy drugiego. Kolejna rzecz to Pan Bóg, który działa w codzienności, byśmy powiedzieli w takiej zwyczajności. Elizeusz nie jest w świątyni, nie modli się, nie odbywa jakichś rekolekcji, ale wykonuje codzienną pracę. W tej codzienności spotyka go Eliasz i w tej codzienności go powołuje. Tu widzimy wiele innych powołań podobnych, czy to Mojżesz, który był powołany w czasie wypasu owiec, czy Amos, nacinacz sykomory, czy później chociażby apostołowie, pierwsi apostołowie w czasie połowu ryb, czy Mateusz siedzący na komorze celnej. Widzimy Boga, który przychodzi w codzienności. Chociażby sama Maryja, Matka Boża w Nazarecie najprawdopodobniej wykonywała codzienne, zwyczajne czynności. I wtedy przychodzi Pan Bóg w takich bardzo zwyczajnych warunkach. Wtedy może nas spotkać i wtedy możemy ten głos Jego usłyszeć. I trzecia rzecz, chyba kluczowa do wszystkich dzisiejszych czytań, to jest decyzja od zaraz. Nie jutro, nie pojutrze, nie w sprzyjających okolicznościach, nie w innych okolicznościach, nie za jakiś czas, ale właśnie teraz, ale właśnie już ta decyzja, która jest od zaraz. Ona jest tutaj podstawą powołania Elizeusza, zobaczymy też to za chwilę w Ewangelii, ale ta decyzja, która dobrze, żeby się dokonała teraz. Rzeczywiście tematem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest temat decyzji. Decyzji, podjęcia konkretnej decyzji, pójścia za głosem, pójścia za tym, co właściwe. Samo polskie słowo decyzja pochodzi od łacińskiego czasownika decido, decidere, które oznacza etymologicznie odcinać, ciąć, czyli potrzeba coś odciąć po to, aby móc się zdecydować czy opowiedzieć się za czymś, odcinając inne możliwości. I rzeczywiście w decyzji chodzi też o to, aby opowiedzieć się za czymś, odcinając jednocześnie jakieś inne alternatywy czy możliwości. Ewangelia na tę niedzielę, końcówka 9 rozdziału, również mówi przede wszystkim o bardzo jasnej, konsekwentnej decyzji Pana Jezusa, decyzji dotyczącej ukierunkowania się i skierowania się ku Jerozolimie. Powiedziane jest, gdy dopełniały się dni Jego wzięcia Chrystusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. To, co tłumacz polski oddał jako postanowił udać się, dosłownie takim semityzmem w języku greckim oddanym jest powiedziane zatwardził czy utwierdził swoją twarz w kierunku Jerozolimy. A więc jego twarz została skierowana bardzo jasno do Jerozolimy, została zatwardzona niejako w takim sensie pozytywnym, że ta decyzja była konsekwentna, twarda i nieodwołalna, aby kierować się ku Jerozolimie. Ku miastu świętemu, gdzie miała się dokonać oczywiście tragedia, ale i zwycięstwo, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Uczniowie musieli wraz z Jezusem iść tą drogą, najpierw przejść przez Samarię, ale później, jak słyszymy, pojawiają się trzej naśladowcy Jezusa. Trzej naśladowcy, z których każdy ma jakieś, może niekoniecznie wątpliwości, ale jakieś obiekcje, które Jezus próbuje rozwiać. Spójrzmy, oto pierwszy naśladowca Jezusa, który mówi do Niego, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Wydawałoby się bardzo pozytywna postać, która jakoś bezwarunkowo chce pójść za Jezusem, gdziekolwiek On zechce pójść. Jednak Jezus mówi, to nie jest takie proste. Nie ma konkretnego miejsca, do którego trzeba pójść, aby iść za Jezusem, bo to pójście za Jezusem nosi na sobie pewne znamie kruchości i nieokreśloności. To znaczy, Jezus mówi, lisy mają nory, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy mówi o sobie. Nie ma miejsca, gdzie mógł głowę położyć. A więc pójście za Jezusem wiąże się z jakimś rodzajem kruchości, też braku zabezpieczenia po ludzku, bo pójście za Nim niesie ze sobą jakąś niepewność, bo prawdziwa nadzieja i oparcie jest tylko w Bogu. Co ciekawe, Jezus stosuje tutaj, ewangelista stosuje w usta Jezusa, wkłada sformułowanie skłonić, położyć czy skłonić głowę. Jezus mówi, że nie ma gdzie Syn Człowieczy skłonić głowy. To samo greckie wyrażenie pojawia się tylko drugi raz w Nowym Testamencie u świętego Jana, kiedy Jezus umiera na krzyżu i powiedziane jest skłoniwszy głowę, oddał ducha. To jest jedyne miejsce, gdzie Jezus skłania głowę. Mówi wcześniej, Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł skłonić głowę, ale tym jedynym miejscem jest krzyż. I naśladowca Chrystusa też nie może w niczym innym znaleźć oparcia, jak w krzyżu Jezusa Chrystusa. To jest ten pierwszy naśladowca. Drugi natomiast, do drugiego sam Jezus zwraca się, mówiąc, pójdź za mną. Ale on mówi, Panie, pozwól mi najpierw pogrzebać mojego ojca. Wydawałoby się bardzo ludzkie pragnienie, a nawet takie zrozumiałe, wręcz obowiązek
człowieka, aby pogrzebać swojego rodzica, również dla Żyda bardzo ważny. Ale Jezus wydaje się w sposób makabryczny, odpowiada mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Pozornie bezlitosne albo takie nieczułe sformułowanie Pana Jezusa, żeby się nie przejmował rodzicami, tym zmarłym rodzicom, tylko szedł za nim. A jednak widzimy w tym coś więcej. Nie jest powiedziane, że ten człowiek, który prosi o pogrzebanie ojca, że rzeczywiście ojca stracił. Być może jego ojciec jeszcze żyje, ale jakaś sytuacja rodzinna, jakaś przeszłość, to, czego doświadczył wcześniej, może jeszcze do końca jest nierozwiązane, niepogrzebane, tak można powiedzieć. Różne okoliczności i sytuacje ludzie przeżywają i często jest taka pokusa, żeby myśleć: muszę najpierw uporządkować swoją przeszłość, muszę najpierw poukładać swoje sprawy rodzinne, relacyjne, żeby móc rzeczywiście podjąć decyzję i pójść za Chrystusem. Tymczasem Jezus mówi: zostaw to, zostaw to grzebanie umarłych umarłym, czyli ten świat niech sobie biegnie swoim rytmem. Nie wszystko w tobie musi być jeszcze poukładane, aby móc podjąć decyzję pójścia za nim. To jest ten drugi naśladowca, który może chciał mieć wszystko poukładane, wszystko w swoich rękach. Tymczasem Jezus zaprasza do tego kroku zaufania, w jakiejś niepewności, po to, aby oprzeć się tylko na nim. I wreszcie trzeci naśladowca, który mówi: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Właściwie pytanie czy sformułowanie bardzo analogiczne, prawie identyczne do tego, które kilka wieków wcześniej skierował prorok Elizeusz do Eliasza, kiedy go powoływał. Jeszcze tylko się pożegnam z moimi i przyjdę. Eliasz mu pozwolił, ale Jezus idzie krok dalej i mówi: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Metafora właśnie taka bardzo, można powiedzieć, Elizeusza, który rzeczywiście orał te woły. Metafora, która mówi, że podjęcie pewnej decyzji zakłada jej nieodwołalność i nieczynienie kroku wstecz, nie odwracanie się do tyłu. Nawet jeśli może rolnicy czasami potrzebują odwrócić się do tyłu, ale tu chodzi o to, aby podjąwszy raz decyzję, przykładając tę rękę do pługa, konsekwentnie iść w tym kierunku, podobnie jak Pan Jezus zatwardził swoją twarz, jak mówiliśmy, po to, aby iść w kierunku Jeruzalem. Jest taka pokusa w człowieku, żeby mieć jakąś furtkę odwrotu, mieć jakąś furtkę wyjścia bezpieczeństwa, po to, by móc się ewentualnie wycofać z tego, do czego wchodzę, czy w co się angażuję. Tymczasem Jezus mówi, w tym pójściu duchowym za Chrystusem potrzeba pewnej konsekwencji pozamykania też tych furtek, nie oglądania się wstecz, bo tylko taka decyzja może gwarantować skuteczność i pewność tej misji, do której Pan Bóg powołuje. Tacy naśladowcy Jezusa przede wszystkim mają naśladować Jego samego, który w sposób nieodwołalny kieruje się ku swojemu przeznaczeniu, ku swojemu celowi, ku Jerozolimie, gdzie się ma dokonać prawdziwe misterium paschalne. I ten fragment Ewangelii mógłby śmiało posłużyć dzisiaj nam jako przysłowie. Właśnie to chcemy zostawić. Zresztą to, co powiedział sam Pan Jezus: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Niech to słowo też i zapadnie dzisiaj w nasze serca i będzie tym słowem, które będzie kierować nas nie tylko w niedzielę, ale i przez cały tydzień. Oprócz tej lekcji, którą Pan Jezus daje trzem kandydatom, tym, którzy chcą iść za Chrystusem, czy tym, których On chce powołać, daje lekcję już powołanym. Na samym początku jest jeszcze dialog Jezusa z Janem i z Jakubem. Oni już są powołani, oni już zostawili wszystko, dosłownie zostawili wszystko i poszli za Jezusem, ale cały czas się uczą, co to znaczy za Nim iść. I dzisiaj ta sytuacja, kiedy idą do Jerozolimy, przechodzą przez pewne miasteczko samarytańskie, nie chcą ich tam przyjąć i Jakub i Jan są zdenerwowani. No, do tego stopnia, że mówią do Pana Jezusa: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Widzą jakąś przeszkodę, chcą ją w ten sposób rozwiązać. I dzieje się ciekawa rzecz. Pan Jezus gromi synów gromu. Właśnie tak nazywano Jakuba i Jana, Boanerges, synowie gromu, ale tutaj to oni zostali zgromieni za to, że te gromy chcieli cisnąć na to miasteczko. To też jest również lekcja dla nas, że często w tym naszym powołaniu, w naszym podążaniu za Chrystusem widzimy jakieś trudności zewnętrzne i myślimy sobie, że to jest tak naprawdę przeszkoda, że to mi przeszkadza iść za Jezusem, to mi przeszkadza żyć według Ewangelii. Widzę na zewnątrz, a nie wewnątrz. Pan Jezus dzisiaj jasno właśnie pokazuje nam kierunek, sam sprawia, że ta Jego twarz jest jasno ustawiona do Jerozolimy, jest właśnie ukierunkowany
i idzie, i żadne przeszkody zewnętrzne nie są w stanie go zatrzymać, ani nieprzyjaźni Samarytanie. Można to obejść miasteczko, można pójść z innej strony, ale cel jest jasno wytyczony. Dzisiaj ta lekcja jest dla nas już powołanych, że często szukamy też jakichś innych powodów, innych pretekstów. Są takie o właśnie tematy zastępcze, trochę zasłona dymna, że o, ten mi przeszkadza, tamten mi przeszkadza. Gdyby nie te sytuacje, no to ja bym pewnie mógł iść za Panem Jezusem właśnie tak jak i On, zdecydowanie i pewnie. Dzisiaj Pan Jezus te wątpliwości też rozwiewa, no pokazując właśnie, że pójście za Jezusem to nie gromienie innych. Pójście za Jezusem to nie jest zmuszanie innych do pewnych decyzji, ale to jest moja decyzja. Moja i te zewnętrzne rzeczy, oby nie wpływały na nas, żeby nas zatrzymać, żeby w jakiś sposób zniechęcić, czy w inny sposób sprawić, że pójdziemy inną drogą. Niech ta droga, którą wybieramy, właśnie to jest ważne, że ten wybór zawsze wiąże się z tym, żeby utracić rzeczy, których nie wybraliśmy. Wybrałem jedno, resztę zostawiam. Ale w tym wypadku wybieramy największy skarb, wybieramy Jezusa, za Nim idziemy i On jest tym, który da nam szczęście tutaj na ziemi, a w przyszłości chce nam dać życie wieczne. Zapytaliśmy na początku, kogo z Bożego polecenia miał namaścić na króla Izraela prorok Eliasz, obok również namaszczenia na swojego następcę Elizeusza. Czy może chodziło o przyszłego króla Jeroboama? Może o króla Manassesa? A może o króla Jehu? Dość może niełatwe pytanie, ale ten ostatni właśnie król Jehu, przyszły król Izraela, był tym, którego miał namaścić właśnie prorok Eliasz. I to namaszczenie, czy to polecenie otrzymał na górze, na Bożej Górze Choreb. Obyśmy i my zawsze konsekwentnie podejmowali te Boże decyzje, odcinając to, co jest niepotrzebne, po to, aby kierować jasno swoją twarz jak Chrystus ku ostatecznemu celowi, którym jest wieczność, zbawienie, życie wieczne z Bogiem. Pokój i dobro.